Powolutku, poleci Mind Destroyer na początku. A tu możemy sobie gadać normalnie ten. No to dobrze. Dajcie mi 2 sekundy, ja sobie fajki przyniosę, bo już widzę, że mi się kończą. No. Zaraz wracam. Masz żeby nawet 8 minut. No. Nie zerwę, bo ostatnio to różnie z tym bywa. Disrespected when freedom is on fire. Come back to dark ages.
Ladies and gentlemen, from the depths of the Eastern Hell, Misha says to you, Panie i Panowie, z otchłani wschodnie z opiekła, mówi do Was Misha, audycji na granicy. Mortal Radio. Hello, hello! Z kotłowni pod wezwaniem Dymanego Polaka wita Was Misza, pierwszy kotłowy piecowy Mordor Radio. A zaczęliśmy od utworu naszych dzisiejszych gości, czyli zespół. A jak myślicie? No taki jak był na plakacie. Septic. A ja witam dzisiaj serdecznie Jacka Hero i Marcina Urbasia z zespołu Septic. Cześć, cześć. Cześć, hej. Dobrze, to tak. Wiem, że Marcin ma pewne zobowiązania rodzinne, więc Marcina przepytamy na początku. Tak, dobrze. A z Jackiem troszeczkę jeszcze sobie pogadamy, popalimy, popijemy i co tam ten... Czego dusza zapragnie. Dobrze. Witam Was bardzo. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, że w ogóle zgodziliście się. My dziękujemy. My też dziękujemy i cieszymy się, że mogliśmy tu być dzisiaj. Jasne. Wszystko robimy dla słuchaczy. I potencjalnych klientów, prawda? No tak, to się ze sobą łączy. Zwykle. Dobrze, to tak jak już mówiłem, zaczniemy od Marcina, bo Marcin musi uciekać szybciej. Marcinie, powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z muzyką, od czego zaczynałeś, w ogóle słuchanie, dlaczego zostało to później na metalu i jak się zaczęła to twoje ryczenie czy tam śpiewanie? No, historia tutaj dosyć skomplikowana, to znaczy ja generalnie pewnie zaczynałem słuchać muzyki tak jak każdy człowiek, pierwszy lepszy z ulicy, a moja przygoda z metalem rozpoczęła się od mojego kolegi, który akurat tak się złożyło, że miał zajawkę na naukę gry na gitarze. No ale skoro zaczął się uczyć gry na gitarze, no to i słuchał przednich zespołów, więc tam u niego zacząłem posłuchiwać trochę Megadeth, trochę Metalliki, trochę różnych takich klimatów niekoniecznie ciężkich, trochę Faith No More. No i jakoś tak się złożyło, że no zajawka na tą cięższą muzykę się rozpoczęła, to było mniej więcej w wieku lat, powiedzmy 16-17, więc dosyć późno. Myślę, że Jacek w tym wieku to już bardzo dobrze grał na gitarze. A ja tymczasem dopiero zaczynałem swoją przygodę z tą muzyką. Że to tak troszeczkę późno w teorii, no ale co się odlecze, to nie uciecze. No jasne. I później ten kolega rzeczony, który grał na gitarze, poprawia Michała Witowskiego notabene, postanowił, że będzie grał sobie w jakimś zespole, założył zespół. A miał tam kolegów, którzy jeden grał na perkusji, jeden był wokalistą. Natomiast ten, co był wokalistą, to nie znał języka angielskiego, a że postanowili sobie tworzyć w języku angielskim, no to ktoś im musiał coś napisać tym angielskim. No i tą osobą byłem ja. Tak się zaczęła moja przygoda z pisaniem tekstów. Natomiast no, ten kolega miał tyle problem, że on tego angielskiego nie tylko nie znał, co nawet nie był w stanie słowa w tym języku powiedzieć, więc rozpisywałem mu teksty fonetycznie. I to było bardzo ciekawe, bo po prostu no musiałem mu w polskiej, właściwie fonetycznej pisowni rozpisać, jak to on po angielsku ma to zaśpiewać. Oj, znam ten ból, no. Znam ten ból, znam ten ból. No.
No. Ale to się na szczęście szybko rozwiązało, bo ten kolega tam zrezygnował, no i były poszukiwania wokalisty do tego zespołu. Nikt go nie zna, on niczego nie wydał, ten zespół się nazywał Entomorphis. Natomiast tak się akurat złożyło, że no nie miał kto być tym krzykaczem, no i ja tak spróbowałem kiedyś, przyszedłem na próbie, coś tam krzyknąłem, ryknąłem i się okazało, że to tak samo z siebie wyszło, bez ćwiczeń, bez niczego, no gdzieś tam ten mój aparat wydający dźwięki się okazał słuszny w kierunku metalu i no i tak to się rozpoczęło, później gdzieś tam moja historia słuchania muzyki powędrowała w kierunku takich wolniejszych odmian metalu, doom metal, gothic metal, właśnie Paradise Lost, My Dying Bride, te klimaty na początku i też trafiłem do takiej doom gothicowej kapeli, która najpierw nazywała się Cities, później przemianowana została na Ars, nie mylić z Atrofia Red Sun, bo to był po prostu Ars, a nie skrót od ARS. Jasne. I no i jakoś tak się złożyło, że kiedyś na próbie Ars się pojawił Jacek. Jakoś tak się znali chyba gitarzyści. Jak to Jacku było? Bo ja już nie pamiętam, powiem szczerze, chyba... Też powiem ci, że nie pamiętam, jak myśmy się tam poznali. Chyba przez zięcia, nie? Mnie się wydaje, że to było tak, że myśmy kiedyś z Arsem pojechali na próbę do Kanciapy na drugiego pułku. Bo nie mieliśmy gdzie grać. Tak. No. Tak. I tam jakoś ty tam byłeś i jakoś tak coś podsłuchałeś i tak od słowa do słowa, że czy byś, bo akurat była taka historia, że tam Jacek może rezygnował, nie? Czy jakoś tak to było, nie? Tak. No i wyszukaliście wokalisty, no i tak się zagadnąłeś, czy bym nie przyszedł, nie spróbował coś tam u was. No i tak się zaczęła historia ze Sceptikiem, że generalnie już tam zostałem i tak od 97 roku jesteśmy z przerwami razem po dziś dzień. No dokładnie, a ja myślałem, że po prostu wzięli dla ciebie, bo najszybciej biegałeś po piwo do najbliższego sklepu. Wtedy jeszcze tak nie było, bo to był 97 rok, więc ja jakby no, nie święciłem żadnych triumfów jakichś takich międzynarodowych i to się zaczęło. No ale już predyspozycje miałeś naturalne jakieś. Sportowa się rozwijała dość powoli, więc no wiedzieli, że coś tam trenuję, ale nie było żadnych jakichś wielkich sukcesów, w związku z czym nie było o czym za bardzo rozmawiać. No a potem wystrzeliło i wystrzeliło akurat tak, że ja rekord Polski pobiegłem w roku, w którym wydaliśmy pierwszy album ze Sceptikiem. No, bach! No i poszło... Pamiętam, kurczę, oglądałem olimpiadę i patrzę, gościo z takimi długimi kudłami za dupę popierdala. No, tak było. Tak, i wtedy było się... ciekawe, bo przecież nikt ze sprinterów nie biegał w długich włosach, także to była taka ciekawostka dropsa, że tak powiem. U mnie dosyć oczywista w tamtych czasach, no bo wiadomo, że skoro byłem metalowcem, no to gdzieś te długie włosy były takim charakterystycznym elementem, natomiast w świecie lekkoatletyki, w świecie sprintu długowłosych sprinterów to naprawdę raczej nie ma. No dokładnie. Dobrze, tak żeby nie przeciągać, powiedz mi jeszcze, bo to mnie ciekawi bardzo i pewnie słuchaczy, jak to ta twoja kariera ze sportem się zaczęła? A kariera za sportem to tak w piątej klasie szkoły podstawowej poszedłem do szkoły sportowej w Krakowie, notabene. Także tam gdzieś te moje ciągotki do sportu były już dosyć wczesnym wieku. Natomiast no miałem 11 lat, więc dopiero 5-6 lat później zacząłem słuchać metalu. To nie były naczynia połączone, to były dwie różne rzeczy i one się po prostu w pewnym momencie ze sobą spiknęły. I no symultanicznie mi się udało gdzieś tam przez jakiś czas to prowadzić, natomiast no potem się pojawiły różne przeszkody, różne decyzje życiowe, wiadomo jak to jest i takie trochę sinusoida taka w Sceptiku moja była, trochę byłem wokalistą, trochę koncertowaliśmy, potem nie koncertowaliśmy, potem byli inni wokaliści, którzy na zastępstwo weszli. No i to niestety nie da się ukryć, że gdzieś te moje wybryki sportowe wyhamowały naszą wspólną karierę muzyczną i takie różne potem perypetie się pojawiały, że ta sinusoida
Sceptika trwała, aż w końcu historia zatoczyła koło i w tej chwili wracamy do pierwotnego składu. I mam nadzieję, że w tej chwili już nie będzie takich jakichś dziwnych przeszkód, pauz i będziemy szli mocno do przodu, parli w czwórkę w tym składzie, który pojawił się na pierwszym albumie. Jedyna osoba, której brakuje z pierwszego albumu, to Czesiek Semla, którego tu pozdrawiamy. Dokładnie, dokładnie. Tak myślałem, że kariera sportowa po prostu, znaczy obowiązki, które miałeś, bo w sumie to był twój zawód, jakby nie było. Przez jakiś czas, prawda? No tak, dokładnie. No to było coś, dzięki czemu gdzieś tam funkcjonowałem, żyłem. Ale tak jak dzisiaj patrzę to sobie po wielu latach i to też Jackowi zresztą mówiłem, że można było pogodzić te dwie rzeczy, tylko gdzieś tam to może było łatwiejsze, to może trochę strachu było, że nie wiem, czy pogodzę te dwie rzeczy ze sobą, a to można było pogodzić. I sądzę, że z sukcesem bez większych problemów. No ale takie były wybory życiowe gdzieś wtedy, w tamtym okresie. Człowiek był młody, jak to się mówi, głupi i różne rzeczy mu przychodziły do głowy, a dzisiaj trochę tak się kontempluje, trochę człowiek analizuje swoje życie i widzi, gdzie mógł zrobić coś innego, gdzie mogło to wyglądać inaczej. No. Jasne, ja to rozumiem. Na swoim przykładzie też na 20 lat, na 25 prawie lat rzuciłem muzykę. Teraz do tego wracam znowu, do robienia muzyki, do robienia materiałów. I też mówię, że to można by było pogodzić. No tak, no tak. A tutaj w tej chwili z tym najnowszym albumem, z Made to Ignorance, to jest taka sytuacja, której ja powiem szczerze, że się bym nie spodziewał nigdy wcześniej, bo Sceptik od wielu lat miał scementowany skład i parł do przodu, było nagrane demo i tu nic nie zapowiadało mojego powrotu do zespołu. Ja też sobie gdzieś tam jakiejś nadziei w tej materii nie robiłem, bo wiedziałem, że to będzie tylko kłopot i mieszanie ludziom w głowie, jeżeli ja się nie mogę zaangażować, a jest wokalistka stała. No i to jakiś taki typiczny zbieg okoliczności się tu wydarzył, że akurat Werka urodziła drugie dziecko, nie mogła podjąć tych obowiązków wokalisty i Jacek zadzwonił do mnie gdzieś tam pod koniec marca, co ja na to i czy bym nie wrócił do Sceptik. Także no, taki zbieg okoliczności, bo akurat zbieg okoliczności był też taki, że ja na świeżo tam nagrywałem nowy album z Hilmatikiem. I byłem, że tak powiem, raz, że właściwie gotowy do nagrywania jakichkolwiek materiałów muzycznych, a dwa, że no przede wszystkim chętny. I jak Jacek mi powiedział, że tu jest taki pomysł, to nie było zastanawianie jakieś, nie wiem, daj mi tydzień. Jasne. Też nie pamiętam, jak to było, bo to było parę miesięcy temu, ale to chyba było okej. Okay. Takie po prostu z bata. A jasne, jasne. Słuchaj, Marcin, bo ja pamiętam jeszcze chyba w 2021 roku na grupie Stare Metale było twoje ogłoszenie, że... Tak, coś takiego się wydarzyło. Poszukujesz zespołu, wracasz do śpiewania i poszukujesz zespołu. Tak było faktycznie, że to znaczy raczej coś na tej zasadzie, że chętnych do stworzenia jakiegoś ciekawego materiału zapraszam. Jeżeli ktoś będzie chciał, to zachęcam do odezwania się do mnie. No i bach, i cisza. Nikt się nie odezwał. Taka była prawda, że nikt się nie odezwał. I po wielu, wielu, wielu miesiącach odezwał się do mnie właśnie Grzesiek Smołoński ze Schizmatika. I mówi, że tutaj jest taki pomysł i taki plan, żeby nowy materiał Schizmatika zrobić, ale no nie ma wokalisty i czy bym się chciał tym zająć. No to Schizmatik, co to jest ten Schizmatik? To ten Schizmatik od Egregora? A Grzesiek, no właśnie ten. I tutaj mi troszeczkę się zagotowało we krwi, bo prawda jest też taka, że to był jeden z zespołów, na którym ja się uczyłem ciężkiego metalu. W 1995 roku, jak wychodził Egregor, to były takie moje początki poważnego słuchania ciężkiej muzyki. I między innymi był
wśród tych moich ulubionych zespołów i takich, które podziwiałem w tamtym czasie, właśnie Schizmatic z albumem Egregor, więc tak trochę tu historia takie koło zatoczyła, bo ja zacząłem słuchać Schizmatica metalu właściwie na podstawie Schizmatica i wielu innych zespołów, ale między innymi Schizmatica, a się okazało, że no, ten ostatni album nagrałem właśnie ze Schizmatikiem. Jasne, ale to ci powiem, jest. To zespół, który współtworzył tą scenę, bo data założenia to 1990 rok. No, zamierzchłe czasy. Bardzo, bardzo. Zamierzchłe czasy, no Schizmatic jest jeszcze lepszy w robieniu dużych pauz, bo niż Sceptic. Sceptic tylko 17 lat pauzy pomiędzy albumami, to jest prawie nic. Zważywszy na 27 lat pauzy pomiędzy albumami u Schizmatica, no to jest no dokładnie. Sensacyjny powrót, że Schizmatic wpadł na chytry plan po 27 latach, żeby wydać album. Ale to jest dużo takich powrotów. A może dzięki tobie właśnie? Bo ostatni album Egregor był 94. I singiel i pełniak 2022. No to ładny okres. No ładny okres. To prawda, że ładny okres. 28 lat. Taki dużo było tych zbiegów okoliczności, bo myślę, że też dzięki temu, że ja się stałem aktywny z powrotem w metalu, coś tam zacząłem zgadła wydawać jakieś dźwięki, to myślę, że to też, Jacku, trochę ty wpadłeś na pomysł, żeby mnie zwerbować z powrotem, jak się pojawiła taka sytuacja z Werką, że ona nie mogła kontynuować, bo przecież tak gdzieś tam mnie wyciągać z kanałów po 20 latach nieaktywności, to chyba nie byłby do końca dobry pomysł, nie? No kto wie. Ja bym pewnie spróbował. Byłeś pierwszą osobą, do której chciałem zadzwonić, jak tam się okazało, że Werka po prostu odpada. No i wiesz co, no akurat dobrze się stało, że pośpiewałeś ze Schizmaticiem, że byłeś rozśpiewany. Tak, rozgrzało się gardło trochę, to prawda. No, więc no na pewno po tylu latach. No to. Zobaczylibyśmy, co by z tego było, nie? Ale tak czy siak bym do ciebie zadzwonił. A, no to bardzo fajnie, to się cieszę z tego powodu. Tym bardziej, że wiesz, Jacek, no różne były te nasze relacje po drodze, też była to sinusoida, ale zawsze się dobrze dogadywaliśmy i zawsze czuliśmy miętę do tego samego rodzaju muzyki, więc to no zawsze, wiesz, no takich rzeczy się nie przeskakuje, nie? To nie jest takie... Zostaje we krwi. Zostaje we krwi, dokładnie. Jasne, ale to jest a właśnie... A jak widać, to moje gardło po tylu latach też udało się rozgrzać do takiego poziomu, że to wcale nie jest gorzej niż było kiedyś, a nawet parę myków takich nowych, że tak powiem, się nauczyłem, których... A ja wręcz... Też bym się nie spodziewał kiedyś po sobie. A ja wręcz twierdzę... Jestem w stanie oszczędzać gardło, wydając podobne skale, podobne głośności... używając dużo mniej siły do tego. Więc ja wręcz twierdzę... Wyewoluowało. Ja wręcz twierdzę, Marcin, że to poszło w ogóle zajebista progresja. Nie tylko krzyki, nie tylko wrzaski, ale jest i śpiew. I widać, słychać, że to ci przychodzi z takim większym luzem, z zapasem jeszcze mocy. Nie robisz tego siłowo, tylko robisz to naturalnie. Prosto. No taka też jest prawda, że tutaj gdzieś tam wypracowałem sobie taki sposób wydawania tych dźwięków, że no naprawdę dosyć mocno oszczędzam się i tu jest zapas mocy, ale ten zapas mocy jest właśnie po to, żebyśmy mogli go wypróbować na koncertach, żeby tam zawsze mieć trochę więcej mocy niż gdzieś tu, jak jestem w domu, czy jak nagrywam cokolwiek, jakiekolwiek materiały studyjnie, bo na koncercie no to jest trochę inna energia i tu trzeba dać siebie więcej, więc ten zapas mocy jest tutaj potrzebny i on się przyda i już się przyda pojutrze. No tak, pojutrze się przyda, bo pojutrze pierwszy nasz koncert z Nailed to Ignorance na żywo. Także zapraszamy gorąco wszystkich mieszkańców Bielsko-Białej i okolic
na nasz pierwszy koncert, który odbędzie się właśnie w Bielsko-Białej. Bielsko-Biała, nie myślisz Biała, nie mylisz Biała Podlaskie, Bielsk Podlaski. Bielsko-Biała. Nie. Tak. Dobrze. Bielsko-Biała, dół Polski, blisko granicy. Oczywiście. Nie, no bo to nie jest moje sprostowanie przypadkowe, bo co niektórzy mylą te miejscowości. Dobrze, ale słuchaj Marcin, bardzo fajnie, że wróciłeś do Septic, bo płyta jest naprawdę zarąbiasta, tak jak powiedziałem. Nie wiem, czy ja powiedziałem na audycji, czy jak żeśmy rozmawiali, nie? Ale dla mnie to jest kurde sztos. No już powiedziałeś na żywo. Teraz na żywo. Dla mnie to jest sztos. Jak nie jestem zagorzałym fanem death metalu, oczywiście słucham, jak najbardziej. To był sztos. Coś nowego, coś odkrywczego. W ogóle w pewnych momentach rujnujecie w ogóle wszelkie schematy, ale o tym później porozmawiam jeszcze z Jackiem. Tak, on komponował ten album, więc on wie, o co chodzi. No, ale... Ja miałem trochę prostszą robotę jeszcze w dodatku. Wiem. Marcin! I jeszcze w dodatku napisałem jedynie dwa teksty i tam jakieś tam podopisywałem bardzo drobne rzeczy do tekstów Jacka, więc on właściwie jest sercem tego albumu. I nie tylko go skomponował, ale również przemyślał go od strony tekstowej. Także tutaj jest dobrze. Głębszy sens, głębszy temat. Właśnie o to chciałem się zapytać. Marcin, to powiedz o swoich tekstach. Które utwory i o czym są? Moje są dwa. Jest to Inhuman. To jest pierwszy tekst. Tak. A drugi to jest właśnie tak ten popularny otwieracz naszego albumu. Aha. Także no, to są dwa teksty, które ja napisałem. Ja je napisałem już lat temu kilka, chyba w 2019 roku. Czyli Mind Destroyer właśnie i Inhuman. I Jacek mnie zahaczył, czy właśnie bym mu nie napisał dwóch tekstów na nowy album. Jeszcze oczywiście wtedy Werka była wokalistką. Mówię, czemu nie? Bardzo fajnie. Wysłał mi jakieś tam podkłady gitarowe. Tu sobie zerknąłem, jak to wygląda. Akurat tych dwóch numerów posłuchałem, pomyślałem, jaka by tu mogła być tematyka. Też zapytałem oczywiście Jacka, jaki jest ogólny zamysł tematyki tekstów na cały album, bo ja mam taką zasadę, że jak coś tworzę, to musi się spinać w całość tematycznie, a nie gdzieś tam jakiś taki zlepek zupełnie rozrzuconych tekstów. No i na tej podstawie napisałem te dwa teksty. One myślę, że nie odbiegają tak od tekstów Jacka pod kątem tematyki. Są trochę takie, myślę, że nawet może miejscami bardziej agresywne, bo jednak pisał je ktoś inny, więc to tak jest... Oczywiście. To od razu widać, nie? Że są pisane teksty przez dwie różne osoby, a jeśli ktoś tego nie zauważył, no to tym bardziej się cieszę z tego powodu, że udało mi się tak wpasować w tematykę, którą Jacek sobie założył na ten album, że no, ludzie po prostu nie ogarnęli, że Mind Destroyer i Inhuman są tekstami moimi. Jasne, wiesz co powiem, to jest dosyć spójne, ale o teksty jeszcze cały koncept zapytam się Jacka. Powiedz mi, Inhuman to oznacza coś w człowieku czy odczłowieczenie? Bo to jest taki nie, zlepek. To jest raczej właśnie odczłowieczenie. Bo właśnie to jest tak. Tematyka tego tekstu Inhuman jest pisane. Taka, że po prostu ludzie potrafią się czasem zachowywać tak i potrafią robić tak potworne rzeczy, że po prostu no, prędzej czy później doprowadzi to do upadku ludzkości. I że nie będą w stanie po prostu no, w pewnym momencie już przetrwać, bo sami sobie do tego doprowadzą. No, przez różne zachowania, przez swoją arogancję, przez głupotę wydaje się nam, że możemy wszystko robić, a tymczasem przez te nasze dziwne, głupie zachowania po takiej równi pochyłej zdążamy do samozniszczenia. I taka jest generalnie tematyka Inhuman. W dużym skrócie.
Ale to bardzo się wpisuje w cały album, w tytuł. Przybici do ignorancji. No myślę, że tak. Przybici do ignorancji. Nailed to ignorance. No tak. Generalnie jak też usłyszałem od Jacka, jaki jest zamysł na tytuł albumu, no to wiedziałem, jaka też tematyka tych tekstów musi być tak ogólnikowo. Więc w miarę łatwo było rzucić jakimś sloganem i po prostu pod coś sobie to podkleić. No generalnie wszystkie te teksty, które są na tym albumie, one mówią o człowieku, o różnych sytuacjach, w których człowiek się znajduje i dokładnie. W jaki sposób się zachowuje w tych sytuacjach. Także to tak tu gdzieś tam niszczymy swoje własne miejsce, w którym mieszkamy. Komuś oddajemy władzę nad nami i nad naszymi myślami, nad naszym przeznaczeniem. W jeszcze innym tekście po prostu no, potrafimy kogoś zniszczyć, używając określonego słownictwa. Tutaj wspominam word ball. Także są to generalnie teksty o człowieku i o tym, jaki człowiek potrafi być. No. Niestety, dokładnie tak. W większości przypadków są to odniesienia takie raczej negatywne do tego, jaki człowiek jest. Jasne. Generalnie ludzkość, jaka jest. Jasne, ale właśnie za to szanuję pewne zespoły, między innymi Def, za to szanuję, bo oni też nie pisali o diabłach, o jakichś kurde duperelach, tylko o życiu. Tak samo przywołany Paradise Lost przeze mnie. Szczególnie ostatnia płyta, genialna. Ostatnich Paradise'ów nawet sobie na winylu kupiłem. No po prostu kocham to. Jak już wpadło wcześniej porównanie, że w Nailed to Ignorance właśnie w pewnych momentach śpiewasz jak Nick Holmes z Paradise Lost. To ciekawe. Gdzieś tam całkiem niedawno byłem porównywany do maniery wokalisty Kreatora. Teraz Nick Holmes z Paradise Lost. No ja myślę, że jest się na kim wzorować, ale to bardzo ciekawe są porównania, bo no, tam wielokrotnie mi zarzucano, że mam manierę podobną do Chucka Schuldinera, świętej pamięci. I fakt jest też taki, że bardzo dużo czasu spędziłem na osłuchiwaniu Death. I faktycznie trochę się wzorowałem na manierze Chucka Schuldinera w pewnym momencie. Natomiast nigdy nikt mnie nie porównywał do wokalisty Kreatora. A już na pewno też nie do Paradise Lost. No dobra, widzisz, jestem oryginalny. Powiedz mi jeszcze, Marcin, na odchodne, bo już nie będę ciebie przytrzymał, wiesz, że mam, wiem, że masz obowiązki. Czyli to był pomysł, żeby te czyste wokale wsadzić w utwory death metalowe? No generalnie ja nie znam historii tego utworu, który się pokazał na demie. To musiałbyś spytać Jacka, jak to się stało, że tamten refren był czysto zaśpiewany przez Werkę. Natomiast no jakby jak już był ten utwór w takiej formie, to zamysł był oczywisty, że trzeba go będzie w takiej formie, jak jest na demie, zrobić również na pełnoprawnym albumie. Tylko po prostu no, miał być on zaśpiewany przez faceta w niższej tonacji. Dziewczyny śpiewają wyżej, w związku z czym to ja oj, żebyś się nie zdziwił! W tej samej tonacji, co Werka, ten refren początkowo, ale jakoś nie było aprobaty w zespole, bo to nie brzmiało męsko. więc trzeba było to zaśpiewać niżej. No i efekt jest jaki jest, natomiast no nade mnie już w tym utworze był ten refren śpiewany czysto przez Weronikę, w związku z czym to jest jakby naturalny rozwój tego utworu, tylko dopasowany do innego wokalisty i tyle. Najzwyczajniej w świecie. A natomiast jaka była historia tego, że ten refren nie jest czysto zaśpiewany, a nie jest wywrzeszczany, to już trzeba spytać Jacka, jak to się wydarzyło, co tam się zdarzyło na tym demie, że taki był pomysł. Dobra, Jacka będę przepytywał, ale co do wysokich wokalów dziewczyn, to byś się zdziwił. Ja robiłem w tamtym tygodniu wywiad z zespołem Endorfina. To jest taki hard heavy, nie? Z damskim wokalem. I na początku
początku myślę, kurwa, gdzie tam kobieta śpiewa? Dopiero jak parę razy przesłuchałem, no i Sylwia mówi, wokalistka mówi, no faktycznie tak, ona pracuje w jakimś, w jakiejś firmie, gdzie często przez telefon łączy się z klientami i bardzo często się zdarza, dzień dobry panu, on mówi, nie panu, tylko pani, a jest bardzo ładną kobietą. No ma no taki proste, wokal. Ale no widzisz, no tembr głosu, tego się nie wybiera czasem. Czasem tak się wydaje, że to mężczyzna, a to kobieta. Czasem się wydaje, że kobieta, a to mężczyzna i na odwrót. Także... Ale generalnie jakby ktoś chciał posłuchać moich wokali trochę właśnie wyższych, takich wyśpiewanych w wysokich tonacjach, to polecam nowy album Schizmatic. Tam jest tego dużo. W każdym utworze tego jest tam sporo. Dobra, także Marcin. Tam są czyste wysokie, tu są czyste bardziej męskie. Jasne, Marcin, dobrze, nie będę cię już przeciągał tutaj dłużej na audycji, bo wiem, że masz obowiązki. Jasne. Tak, prowadzisz szkołę sportową. Tak, akademię dla dzieci, lekkoatletyczną. Widziałem parę filmików. Uczymy dzieci biegać, skakać. Zajebista robota, zajebista robota. Ramieniami w okrach sąsiadów nie. Dobrze, Schizmatic dalej masz zamierzać kontynuować współpracę? No, zamierzam kontynuować, tu się nic nie zmienia, jesteśmy dalej w składzie zespołu, były przejścia z gitarzystą, drugi gitarzysta zrezygnował, skoncentrował się na działaniach w swoim gdzieś tam pierwotnym zespole, natomiast jeśli chodzi o perkusję, no to jest to problematyczny temat, bo Gary na nowy Schizmatic nagrał oczywiście Gerard Niemczyk. Natomiast no, jego obowiązki gdzieś tam nie pozwoliły kontynuować tej współpracy ze Schizmatic, a aktualnie no, perkusisty nam brakuje. Znaczy mamy teoretycznie perkusistę, ale prawda jest taka, że nie są grane żadne próby, nie ma na razie żadnego koncertu na horyzoncie zaplanowanego, w związku z czym no, w tym roku na pewno koncertu Schizmatic się nie uświadczy, a jak będzie w przyszłości, to cholera wie, bo na razie się to rozwija za bardzo. Jasne, ale to jest problem wielu kapel, wiesz? Najbardziej poszukiwani są basiści i perkusiści. No proszę, sekcja rytmiczna najważniejsza teoretycznie. A co niektórzy twierdzą, że bas to w ogóle niepotrzebny w zespole? Bo po co? No, to u nas, Paweł by się, obraził. My byśmy się też obrazili. Ja też się obrażam, bo ja zaczynałem w ogóle swoją karierę muzyczną od basu. I kupiłem na urodziny dla żony w tamtym roku bas i uczę ją grać. No kurczę. Dobrze, dobrze. Dobra, Marcin, dzięki. Prawidłowe wzorce. Marcin, dzięki, nie będę cię już tutaj trzymał. Ostatnie minuty dla ciebie. Kogo chcesz pozdrowić? Coś chcesz przekazać jeszcze? Pozdrawiam wszystkich moich kolegów ze Schizmatic, oczywiście kolegów ze Sceptic. Również, dziękujemy. Natomiast was nie muszę pozdrawiać, pozdrowię was fizycznie jutro, bo się widzimy na próbie, więc także moja droga do Krakowa jutro mam nadzieję, że będzie prosta i niewyboista. Docieram do was, gramy, a pojutrze gramy koncert, więc pozdrawiam wszystkich, którzy się pojawią na tym koncercie. Mam nadzieję, że będą po prostu tłum. To jeszcze raz przypomnijcie o koncercie, kiedy i gdzie. Koncert już ten piątek. Bielsko-Biała, Rudboy, Redemptor i Jack Crusher z nami. Tak jest, a zaczynamy chyba o 19, nie? Początek. Jakoś tak, coś takiego. Także wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali i nie mają planów na piątkowy wieczór, zapraszamy do Rudboya w Bielsko-Białej o godzinie 19. Kawał dobrej muzyki, naprawdę. Trzy bardzo fajne zespoły, bardzo dużo zabawy i bardzo dużo głosu, hałasu. Będzie ostro. Na pewno będzie ostro, ja zachęcam jeszcze raz. Rudboy w najbliższy piątek, 7 października, Bielsko-Biała. Tak i jest. Będzie napierdalał dla was Sceptic i tyle. No,
W dużym skrócie możemy tak to ująć. Dobra, dzięki Marcinie bardzo. Siemka, trzymajcie się wszyscy ciepło, bardzo wielkie dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze przy okazji Schizmatic się kiedyś spotkamy i pogadamy. Ale polecam, dzisiaj nie? Jest na tapecie Sept. Dzięki. Jasne. Na razie, dzięki, cześć. Cześć. A zanim pomęczę Jacka, to usłyszmy ten czysty wokal polskiego Nika Holmesa, czyli Marcina Urbasia w utworze tytułowym z płyty Nailed to Ignorance.
najbardziej brutalne radio w twoim internecie. No i tak oto tytułowy utwór całej płyty zespołu Septic, Nail to Ignorance. Pożegnaliśmy Marcina, a niestety musiał, no, sprawy rodzinne. Ale jest Jacek. Jacku... Jestem, cześć. To do ciebie pytanie. Jak się u ciebie zaczęło z muzyką w ogóle? Ze słuchaniem, z metalem i później z graniem? Ze słuchaniem to się zaczęło tak, że dokładnie nie pamiętam, skąd mi się to wzięło, ale moje dwa pierwsze zespoły ulubione to był Europe i Modern Talking. No, ale to miałem tam 5 czy 6 lat, także już wtedy zaczynała mi nuta wchodzić. I tak teraz, jak sobie z perspektywy czasu pomyślę, to wcale nie był to najgorszy start, te dwa bendy. No, a metalu się nauczyłem słuchać od kolegów z osiedla, bo ta większość tego towarzystwa, które się kręciło, no to byli albo metalowcy, albo punkowcy, więc tak jakoś naturalnie mi to przyszło, że po prostu od starszych kolegów się uczyłem nuty. No i tak zostało do tej pory. A z graniem to, było w ten sposób, że u mnie w domu zawsze wisiała gitara na ścianie i w pewnym momencie po prostu ja sobie ją wziąłem, zacząłem grać, tak jakoś zacząłem się uczyć, zaczęło mi wychodzić, no i poszło. No, znalazłem kolegów, którzy też grali, którzy mieli zespół, no i tak jakoś bez żadnego szukania, kombinowania na siłę się naturalnie wszystko potoczyło. Jasne. No tak się potoczyło powoli, ale później... powiedz mi, sam się uczyłeś, czy brałeś lekcje gry? Nie, oczywiście, że brałem lekcje. Trzeba brać lekcje, nie da się samemu nauczyć grać na instrumencie, chyba że się jest jakimś, nie wiem, geniuszem. Ja się najpierw uczyłem, pierwsze w ogóle tam rzeczy pokazał mi ojciec mój, bo on grał, takie jakieś harcersko-ogniskowe historie. Potem poszedłem no oczywiście tam miałem kolegów, którzy grali, więc na lekcje do żadnego na początku nie chodziłem, ale gdzieś tam się spotykaliśmy, gdzieś tam mi ktoś coś pokazał, wiadomo jak to działa. No, zapisałem się w podstawówce na kółko gitarowe do szkoły i tam sobie grałem z kolei ze znajomymi z budy, bo ja miałem taką ciekawą historię, że jakby moje towarzystwo ze szkoły to było inne towarzystwo niż z osiedla. Ta część osiedla, gdzie ja mieszkałem, chodziła do innej szkoły niż ja, a z kolei tam do mojej szkoły chodzili z innej części osiedla, więc ja jakby wracałem do domu i miałem kolegów metalowców, a w szkole miałem kolegów zupełnie innych. Więc tam sobie grałem z innymi ludźmi. No i potem poszedłem na lekcję do mojego późniejszego kolegi z zespołu z Virgin Snatch, czyli do Grysika, którego się uczyłem długo, długo, długo i bardzo dużo rzeczy mi pokazało. A potem poszedłem na kilka lekcji do Jacka Królika. Aha. I na tym się jakby moja edukacja gitarowa skończyła póki co. Aha. W sensie lekcje, bo uczyć się uczę cały czas. Jasne. To wiesz, co ci powiem? Ja znam takiego magika, który uczył się sam. Naprawdę. Chłopak uczył się sam, a wymiata, kawałki Dream Theater i Opet teraz. No i widzisz, no jak komuś się udało. Mnie prawdopodobnie by się taka sztuka nie udała. No zawsze, wiesz co, lepiej moim zdaniem, jak ci ktoś pokaże, co robić, jak robić, tak żeby się z tym nie męczyć, bo możliwe, że po prostu przy odrobinie wysiłku gdzieś tam sobie sam to wszystko wykminisz w pewnym momencie. Mhm. Natomiast powiem ci szczerze, że teraz na przykład jakby się człowiek chciał uczyć z internetu, to tam jest tyle tego wszystkiego, każdy sobie może wrzucić jakieś lekcje, jakiś tam kanał zrobić i tak dalej, więc często łatwo jest po prostu wpaść w pułapkę takiego, powiedzmy, kogoś, kto nie za bardzo wie, o czym mówi, a mówi za dużo. No.
Dokładnie, takich magików jest pełno. Dobrze, Jacku, powiedz mi, jak doszło do powstania zespołu Septic? Zespół generalnie powstał w 94 roku, tylko że graliśmy jako Tormento wtedy. No dokładnie, dokładnie. Popularna nazwa. Mówię, że 90% metalowych zespołów się kiedyś nazywało Tormento. Kreator chyba zaczynał od tej nazwy i rok później musiał zmienić. Tak. No, my nie musieliśmy, ale jakby sami doszliśmy do wniosku, że to trochę lipa. Więc rok później, zdaje się, zmieniliśmy nazwę na Skeptic i tak zostało. Najpierw graliśmy w czwórkę, czyli byłem ja, był Darek Styczeń, który w tym momencie prowadzi Rajdilis, Maciek Zięba na perkusji, który nagrał z nami drugą płytę. Tak. I jeszcze był Pepek, który był wokalistą, no ale jakby dalej nie pociągnął. Aha. No, potem jakby zmiany składu nastąpiły i przemieniowaliśmy się na Skeptic i tak już zostało. Zmian składu to było sporo u was. No jakby to jest chyba klątwa taka, no bo to co chwilę coś się dzieje. No mam nadzieję, że teraz już tak zostanie jak jest, bo to jest jakiś chyba znak, że wróciliśmy do tego, co było, powiedzmy, że na początku. Jasne. No, wtedy jak zaczynało się nam kręcić, no to byliśmy w tym składzie. Teraz jakby, tak jak Marcin mówił, historia zatoczyła koło i mam nadzieję, że już jakby bogaci od te wszystkie doświadczenia przez te tyle lat zebrane, jakoś nam się uda to pociągnąć już wspólnie i bez żadnych tam historii niepotrzebnych. Jasne, i tego wam życzę. Dobrze, to teraz posłuchajmy utworu, o którym wspomniałem już chyba, Gaja. I co do tego utworu, będę miał ciekawe pytanie. O, bardzo chętnie. Ale najpierw posłuchajmy. Zespół Septic w utworze Gaja z najnowszego wydawnictwa Nate to Ignorance.
To był zespół Septic w utworze Gaia. Jacku, powiedz mi coś na temat komponowania materiału, bo w tym utworze wymknąłeś się w ogóle z szablonów death metalu. Ta czysta gitara, bardzo ciekawa zagrywka. Utwór Gaia, wiesz, z czym mi się skojarzyło to? No, z czym? Tiamat, utwór Gaia z płyty Wild Honey. O, patrz. No widzisz. No to tutaj jakby nie czerpałem z tego wzorca akurat. Muszę sobie posłuchać, bo to tak naprawdę Tiamat jakby nigdy nie byłem fanem wielkim. Płytę znam, ale jakoś mi teraz wyleciał ten numer. To sobie aż sobie posłucham. Bo się okaże zaraz, że zerżnąłem niechcący. Nie. Ani jednego dźwięku nie zerżnąłeś, ale taki po prostu przez tą gitarę akustyczną i tytuł. Tak mi się skojarzyło. Posłucham, teraz się nie odniosę do tego, ale posłucham i zobaczę. No możliwe, że tak. No klimat jest to numer faktycznie wolniejszy niż cała na płycie, taki bardziej klimatyczny, cięższy. No, a gitara, wiesz co, skąd mi się wzięło, nie wiem. No ja często używam czystych brzmień w utworach swoich i to najpierw było normalnie na czystym elektryku nagrane. Ale stwierdziłem, że skoro przecież mam fajnego akustyka, to czemu by go nie użyć, jak może coś tam
tak pełniej zabrzmieć. No. Tak zrobiłem, wyszło fajnie. No fajnie zresztą wyszło. Mówiłem go jeszcze w jednym miejscu chyba w, jest, na płycie. Ta... Jest. Nie pamiętam w utworze Wordbone czy Wolf a Shepherd, ale w którymś jeszcze była czyste brzmienie. Nie, to jest chyba w Fate in My Hand. A, Fate in My Hand, tak. Trzeci utwór. Tak. Słuchaj, nigdy elektryk nie zastąpi akustyka, to się nie oszukujmy. Nigdy, to prawda, nie ma szans. Dobrze, Jacku, jeżeli mogę zadać takie pytanie, możesz nie odpowiedzieć. Jeszcze znowu nawiążemy do przeszłości, zanim przejdziemy do przyszłości. Jak to się stało, że znalazłeś się w zespole Kat and Roman Kostrzewski? To była historia taka, że szukali kogoś, kto tak naprawdę na samym początku plan był taki, że szukali kogoś, kto zastąpi Piotrka Radeckiego, jak on nie będzie mógł jeździć na koncerty, czyli tam on będzie grał, bo wtedy dostał angaż do zespołu Maryli Rodowicz, więc było wiadomo, że pewne koncerty mu odpadną. No i szukali kogoś takiego. No i zadzwonili najpierw do Pawła Paska, który już z nimi tam wcześniej grał. I od Pawła przez właśnie wspomnianego już wcześniej Grysika trafiła ta wiadomość do mnie. Ja powiedziałem, że chętnie spróbuję. Przekazali moje, że tak powiem, dane chłopakom. Zadzwonili. No i dostałem jakiś tam czas, żeby przygotować utwory. Przygotowałem, pojechałem na przesłuchanie, no i chwilę później się okazało, że dostałem angaż. Także tak to było. Aha, czyli żadna tam skomplikowana historia. Nie, nic jakiegoś specjalnego. Zwykłe przesłuchanie, casting. Aha, jasne. No, i tyle. Ale słuchaj... Pomimo, że no może nie najnowszym byłeś nabytkiem zespołu, bo chyba później doszedł perkusista od ciebie. Zgadza się. Ale na tyle chyba u Romana zyskałeś, że powierzył ci skomponowanie ostatniego, niestety, albumu Popiór. Tak, to znaczy to nie było tak, że on mi powierzył skomponowanie całości. Po prostu ja się, że tak powiem, na sygnał od Romka, że robimy płytę, no to wziąłem się do roboty. No i tak jak wyszło, że większość tego materiału jest mojego autorstwa. No tak wyszło. Chłopaki też zrobili tam swoje utwory, ale jakoś... Jeden jest na płycie, czyli balladka tytułowa, to jest utwór Michała. Aha. Jeszcze ileś tam, kilka utworów było od chłopaków, ale Romek jakby stwierdził, że to nie jest to, czego on by chciał na tej płycie i wybrał te. Bo muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Słucham. Ja kupiłem popiór, o. I wodę właśnie na koncercie w Progresji. Rozmawialiśmy tutaj w międzyczasie w Progresji 31 lipca tamtego roku. Kupiłem dwie płyty, chociaż już wcześniej słyszałem. Kupiłem to i muszę ci powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych płyt w dorobku Romka. Bardzo mi miło. A dlaczego? Świetnie wyczułeś klimat Kata z czasów Bastardu, z czasów Róże Miłości. To jest tak jakby kontynuacja tego. Tak ja to widzę. Już nie mówię, że moja żona jest największą fanką w ogóle tej płyty i wody Romana i w ogóle Romana. No widzisz, no właśnie może dlatego mi było łatwo, że ja byłem fanem od gówniarza. W sensie, ja przy koncert, na jakim byłem, to był właśnie Kat w 92 roku. Ja miałem 12 lat i poszedłem na ten koncert z kolegą z klasy, czyli dwóch takich szczawiów po prostu poszliśmy.
No i od tamtej pory jakby zawsze tego kata gdzieś tam słuchałem i Bastard to jest moja ulubiona płyta najukochańsza. Także może dlatego jakby jestem z tym zaznajomiony, nie miałem większych problemów, żeby zrobić materiał, bo go znałem. No i tak jakoś też dużo, że tak powiem, czerpałem inspiracji w innych moich zespołach z twórczości kata, więc po prostu, no mówię, wyszło mi to jakoś pewnie naturalnie. Chociaż miałem obawy, czy to się rzeczywiście ludziom spodoba, czy jakby się właśnie wkleje w ten cały klimat. No i się okazało, że chyba się udało, także fajnie, cieszę się i... Muszę ci powiedzieć, że... Cieszę się, jak słyszę, że faktycznie tak jest. Muszę ci powiedzieć, że wyszło zajebiście. Dziękuję bardzo. Ale te twoje łamane riffy, to słychać to samo w Septic. Łamane riffy, nie jest tak, że refren, zwrotka, tu, tamto, duże częste zwolnienia, później przyspieszenie. To jest to, co ja lubię w muzyce. Nie lubię, kurde, nudy. No ja też, wiesz, ja generalnie wychodzę z takiego założenia, że dla mnie muzyka nie jest, żeby podegrać wokaliście, tylko już na etapie jakby komponowania utworu on musi opowiadać jakąś historię, sama muzyka. Mhm. Więc ja na przykład nie potrafię, dlatego płyta jest taka długa, jak już tam gadaliśmy. No. Bo ja... Nie zrobię takiego utworu, wiesz, 4 minuty, żebym ja był zadowolony. Ja muszę zrobić tak, żeby czasami się udaje, że krótki numer i wszystko się klei i jest okej. Natomiast uważam, że żeby po prostu muza była jakaś tam bardziej wartościowa, no to trzeba coś pokombinować, trzeba coś zrobić tak, żeby było ciekawie. Natomiast też nie przesadzić w drugą stronę, to znaczy chodzi o to, że nawet... Ja zawsze mówię, że muzyka ma sprawiać radość ludziom, którzy jej słuchają i tak samo ludziom, którzy ją grają. Czyli ja muszę też być trochę fanem tego, że coś tam gram. Dokładnie, przede wszystkim pierwsza rzecz, ma się tobie podobać, jako wykonawcy. Bo ja tak, sobie to jest pierwsze kryterium. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby grać coś, czego ja nie lubię. Ja teraz powoli tworzę projekt, to jest Doom. Ostatnio siedzę w Doomie, w Doom Metalu, jakiś stoner i to mnie rajcuje. Mm-hmm. I mówię pod tym kątem po prostu. Jak nagrałem pierwszy materiał, to mnie rajcowały klimaty Samael, Christagony, nie? Pierwsze. I grałem tak. W takim klimacie po prostu. No, nie wyobrażam sobie, żeby to mogło być inaczej. No po to się robi muzę tak naprawdę, żeby się pobawić, a nie po to, żeby ją sprzedać. Jak ktoś robi muzykę od razu z zamysłem, że zrobię tak, bo to mi się sprzeda, to już jest jakby nieszczery i to jest moim zdaniem skazane na porażkę. No, jeżeli, no i wychodzi Mili Vanilli później. Nie lubisz słuchać swoich płyt, po chuj grywasz po prostu. No dokładnie. Dobrze, to zanim następne pytanie, to... posłuchajmy, Fate in My Hand, tam gdzie był fragment też akustyczny. Tak.
najbardziej brutalne radio w twoim internecie. No i dobra, troszeczkę dowiedziałem się od ciebie, jak powstawał materiał na ten album, zresztą świetny. Znowu mówię, że jest świetny. Powiedz mi jeszcze coś na temat tekstów. A szczególnie mnie zafrapował tytuł, który będzie później. Ta piosenka poleci. The Sakara Raid. Ptaszek z Sakary, tak. To jest instrumentalny. Tam tekstu akurat nie ma. No. Ale ptaszek z Sakary to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Bo ptaszek z Sakary to jest taka mała rzeźba drewniana. Znaleziona właśnie w Sakarze, w Egipcie, w jakimś grobowcu, tam nie wiadomo, sprzed kwadryliona lat, nie? I no generalnie w dużym skrócie, jak zbadali tego ptaszka, to się okazało, że to jest model szybowca. I dlatego mnie tak jakby zaintrygowała ta historia, jak o niej usłyszałem, przeczytałem, oglądnąłem jakieś filmy i zrobiłem ten utwór i tak mi się pomyślało, że w ten sposób go nazwę. Jasne, ale to nie było przypadkowe pytanie, bo to jest akurat utwór instrumentalny, ale mam takie wrażenie, że troszeczkę jest o społeczeństwie, a troszeczkę jest właśnie takich tematów, że tak powiem, science fiction, delikatnie. Skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy, gdzie jesteśmy? No, wiesz co, no z grubsza można powiedzieć tak, no właściwie bardziej bym powiedział, że gdzie jesteśmy. O tym generalnie są teksty na tej płycie, o tym co ja widzę i co mnie wkurwia i co mi się nie podoba. Jakie tam jest też parę tekstów o tym, co mnie dotknęło personalnie, no i tak dalej. Ja powiem ci, generalnie tekstów nie lubię pisać. Uważam, że są lepsi ode mnie, no ale tak wyszło, że musiałem na tę płytę teksty popełnić. No jakoś tam myślę, że mi się udało zrobić tak, że one mają jakiś sens, że faktycznie o czymś są, a nie tak jak to nazwałeś, o pierdołach. Nie wiem, no polecam, przeczytajcie sobie, bo to też jest jakby kawałek tego, co na tę płytę chciałem przelać. Dokładnie. Ja uważam, że ci to wyszło nieźle całkiem, jak na początkującego tekściarza. Jest fajnie, jest spoko. Powiedz mi jeszcze o utworze Wolf as a Shepherd. Tak, no to jest akurat utwór o klechach. A o tym po prostu jak... Się domyśliłem, się domyśliłem. Generalnie. No, się domyśliłem. No, to jest... I zasadniczo tytuł tutaj mówi wszystko. Po prostu udają pasterzy, a tak naprawdę to są wilki, wiesz, w owczej skórze, nie? No, najgorsza raca, jaka po prostu po tej planecie stąpa, moim zdaniem. No, ja to teraz przerabiam właśnie, bo młody chciał do Bierzmania iść, ale nie dokończę. Zastanowi mi się jeszcze. Dobrze, Jacku, zanim skończymy, chciałem się ciebie zapytać, jakie plany na najbliższą przyszłość? Pewnie koncertówki jakieś będą. 22 października Leśniczówka, to ja zapowiem, bo to wszystkie zespoły, które tam będą, ja zapowiadam. I coś jeszcze? No oprócz tego... Tak, na ten rok mamy 4 koncerty zaplanowane. Już wspomniany w najbliższy piątek koncert w Bielsku, następny Chorzów Leśniczówka 22 października. Potem 19 listopada Krosno w Ironie i 26 listopada Metal Fest w Sosnowcu z Waderem. No i na tym się niestety nasze przygody koncertowe w tym roku kończą. No już jak się za to zabrałem,
Raz, że nigdy tego nie robiłem, więc po prostu było mi ciężko niektóre rzeczy połapać. No a poza tym późno się za to zabrałem i z terminami było też trochę licho, więc dobrze, że są te cztery, które są. W przyszłym roku, w lutym, dwa koncerty z Faustem zagramy na pewno w Warszawie i w Skarżysku. W lutym, nie pamiętam dokładnie dat, ale na pewno będziemy informować, także gorąco zachęcam do tam obserwowania naszego Facebooka. W Skarżysku, w Semaforze pewnie, tak? No, oczywiście tak, w Semaforze, oczywiście. A w Warszawie w Wudu. Najlepszy klub. O, Skarżysko, tak. Semafor. Dobrze. Dokładnie tak. Fajnie, czyli luty jeszcze ten. No to pewnie przyszły rok już. No, mam nadzieję, że będzie tych koncertów jak najwięcej, no bo to tak naprawdę po to się to robi, żeby nie tylko płytę wydać, ale żeby pojeździć, pograć, z ludźmi się spotkać i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że będzie tego pod korek. Jasne. No, po prawie dwóch latach tak zwanych lockdownów, no niestety, jak to wszystko ruszyło, to jest taki natłok, tak, że kilka imprez jest na raz. Jest tego multum, tylko niestety obserwuję, że czasami ludzie zrobili się, kurwa, prosiakami, siedzą w domu, bo se może streama obejrzeć, zamiast ruszyć dupę, pójść na koncert, kupić płytę i poglądać zespół na żywo. Wiesz co, no słuchaj, dla każdego coś miłego, jak ktoś nie chce chodzić na koncerty, to, no, no, to poradzisz, no ale fakt faktem, że te dwa lata zamknięcia po prostu też zrobiły ludziom w mózgu sieczkę. To akurat widać po wielu, że tak powiem, objawach. No, ale to jeżeli ktoś lubił wcześniej chodzić na koncerty i mu przez tą pandemię przeszło, to ja polecam się, że tak powiem, przełamać parę razy i chęci wrócą. Na pewno. Dokładnie. Chociaż w czasie tej pandemii i ty z zespołem Kantent Roman Kostrzewski też wypuściliście streama z paru utworów. Tak. Bardzo fajnie to wyszło. Powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na te współczesne trendy, czyli streamy, wszelkie Spotify, Deezery, YouTube i koncerty streamingowe? Wiesz co, no ja, jeżeli chodzi o na przykład umieszczanie płyt na takich platformach, no to dzisiaj właściwie skończyłem wszędzie, gdzie tylko się dało, Nailed to Ignorance jest, zresztą tak jak nasze poprzednie płyty. Mamy profil na Bandcampie, mamy Spotify i te różne inne historie. Wrzuciłem też na YouTube'a całą płytę, także jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Powiem ci tak, jeżeli chodzi natomiast o koncerty tego typu, bo my z Kati i Roman zrobiliśmy to po prostu, nagraliśmy w studiu na żywo parę utworów i wrzuciliśmy to na YouTube'a, tak żeby po prostu sobie to tam wisiało, natomiast nie kasowaliśmy za to pieniędzy. Ja rozumiem, że podczas pandemii no, trzeba było sobie jakoś radzić. I raz, że ludziom dać troszeczkę takiej, powiedzmy, namiastki grania na żywo, a dwa, że jakiś pieniądz zarobić. Natomiast... bez tej energii z drugiej strony od ludzi, bo to jest jednak właśnie to, co czyni ten cały koncert tym... wartym tego wszystkiego, powiedzmy, no, że po prostu idziesz, widzisz, że ludziom się podoba, czy też widzisz czasem, że im się nie podoba, bo być może różnie. No różnie, ale tak, może być, tak. Ja zawsze mówię, że właśnie najbardziej znienawidzonym przeze mnie aspektem tego całego, nazwijmy to, zawodu, to jest właśnie kręcenie klipów, robienie zdjęć i tak dalej, ja tego nienawidzę. Ja wolę właśnie, wiesz, stanąć przed ludźmi, zagrać, pokrzyczeć i tak dalej, a nie uskuteczniać takie rzeczy. To jakoś mi to nie leży. Ale jeżeli komuś pasuje, proszę bardzo. Jasne. Nie mam nic przeciwko. Ja jestem też człowiek starej daty i dla mnie koncert to jest koncert. Na żywca. No to prawda.
I tyle. I nie ma żadnych zamienników. To no jest, nie da się. Nie, to nie jest da w ogóle się inna siła ekspresji. Psychika inaczej działa. W ogóle nie ma porównania dla mnie. To samo tak jest. Posłuchać płyty z nosika fizycznego. Już nie mówię o winylu. Ale CD. Nie z serwisów. Bo tam często obcinają pasma, nie wiem czy wiesz, dźwięku. No tam jest często skompresowane i tak dalej, no na tych wszystkich na tych wszystkich właśnie Spotify'ach i tego typu historiach, no to wysłałem P3, no i cześć, no na Bandcampie na przykład, wiesz, no tylko, że tam to jest już płatne, trzeba zapłacić za płytę normalnie, no, ale, tak jak w sklepie, ale tam jest w miarę jakości. Tam w miarę jakość. Ja robiłem pół roku temu wywiad z zespołem Diatom i oni przyznali się, że zrobili specjalną wersję właśnie na Spotify'e, Bandcampy i tak dalej, nie? Specjalnie zrobili mix swoich utworów, żeby nie obcinało pasma. Znaczy co, że obcięli pasmo, żeby tam im nie obcięli? No to bez nie, robili mix od początku wszystko. Aha, no wiesz co, jeżeli im się chciało i tak dalej, no to spoko. No, to znaczy wiesz, to też nie są jakieś takie chociaż tak różnice, żeby rzeczywiście się tym martwić jakoś tam. Dokładnie, strasznie. No, bo przeciętny... Są ludzie, którym to przeszkadza, no ale to wtedy... przeciętny słuchacz ma to w dupie, jak to brzmi. Nie oszukujmy no, się. No wiesz, to często widać dzieciaki, jak idą gdzieś tam, nie wiem, ulicą i słuchają sobie muzyki, wiesz, z tych telefonów w telefonie, no to wiesz, to po prostu nawet żal płacić pieniądze za mix i master, nie? Jasne. Słuchaj, Jacek, ja jestem zwolennikiem fizycznych nośników. Ja też bardzo lubię. Dobrze, powiedz, gdzie można kupić waszą płytę? Mail to ignorance. Na stronie szataniec.pl, tam są nasze płyty łącznie z reedycjami, merci, różne najrozmaitsze rzeczy, koszulki, otwieracze, jakieś tam najróżniejsze rzeczy szataniec porobił, także na stronie szataniec.pl. No i oprócz tego będziemy mieli na koncertach stoisko, też można kupić. Jasne, fajnie. Zachęcamy do odwiedzania szatańca, zresztą nasze radio też współpracuje z szatańcem, robi dla nas koszulki, smycze, kubki i takie rzeczy. Bardzo dobrze, bo robi porządny staw. Solidna firma, naprawdę. Tak. Dobrze, Jacku, nie chcę cię już trzymać dłużej, bo przede mną też jeszcze ponad godzina grania. Także, drodzy słuchacze, nie odchudźcie jeszcze od swoich radio odgromników. Jacku, końcówka dla ciebie. Kogo chcesz pozdrowić? Co chcesz jeszcze ogłosić? Ogłosić właściwie nie mam co, bo wszystko już ogłosiłem na naszych mediach społecznościowych, także przypominam tylko, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć nas na żywo, spotkać się, pogadać, potrząchać banią, to w najbliższy piątek Bielsko-Biała, 22 października Leśniczówka, 19 Krosno i 19 listopada Krosno, 26 listopada Sosnowiec. Także wszystkich serdecznie zapraszam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich fanów i generalnie wszystkich metalowców. I dzięki za możliwość wystąpienia. To ja dziękuję za to, że chciałeś ze mną porozmawiać w sumie ze mną. Było mi bardzo miło. Ale dla słuchaczy, bo to się robi dla słuchaczy. Znaczy dla siebie też, no. Nie oszukujmy się, nie bądźmy skromni, no. Trochę no, swojej próżności. Tak, to jest jakby ten rodzaj muzy to jest taki specyficzny jakby temat, że tutaj wszyscy są fanami, wszyscy, którzy się tym zajmują, to są fanami tej muzy, więc jakby robimy to dla siebie i dla wszystkich dookoła, którzy tylko dzielą z nami te pasje. Jasne. Po pierwsze, jak już mówiłem, musisz być sam zadowolony, a jak jeszcze ktoś to lubi, jest zadowolony, to jest, kurde, 200% sukcesu. To zajebiście, nie? Jasne. Dobra, dziękuję bardzo. Jakbyś mógł jeszcze nagrać mi takiego dżingelka, którego będę puszczał na audycjach,
Cześć, tu Jacek Hero, zespół no. Septic. Pozdrawiam słuchaczy Mordor Radio. I teraz mam to zrobić, czy mam to zrobić u siebie i ci wysłać? Możesz teraz, możesz wysłać. To jak wolisz. Dobra. Lub kiedy wciskasz nagrywanie jak coś. Cały czas jest nagrywane. Cześć, Hero z tej strony, zespół Skeptik. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Mordor Radio. I dziękuję bardzo. Nie przekręciłeś nazwy, bo by mnie Sauron znowu opierdzielił. Było prawidłowo. Dobra. To byśmy poprawili. Dzięki, Jacku. A cóż, posłuchajmy tego ptaszka z Sahary.
rock and roll. No i tak za nami przemiła rozmowa z Jackiem Hero i Marcinem Urbasiem z zespołu Septic. A ja przypominam, 22 października, Leśniczówka w Chorzowie i zagra Septic, Post Profession, Deadly Vision i Spatial. A Spatial będzie moim gościem na audycji za tydzień. I jeszcze raz przypominam, na stronie Szatańca można kupić płyty z zespołu Septic i cały merch inny i przybywajcie na koncerty. Też będą płyty zespołu Septic nie tylko dostępne, a być może uda się zdobyć autograf. Myślę, że nie będzie problemu. Chłopaki są tak sympatyczni i normalni, że na pewno nikomu nie odmówią autografu, fotki pamiątkowej, czy po prostu odrobiny rozmowy. Ale jest tu jeszcze jedna dzisiaj okazja do świętowania. Otóż dzisiaj swoje urodziny świętuje Tomasz Gron. Tak, tak. Perkusista z zespołu Kosa Śmierci. A niegdyś współtworzący legendarny punkowy band Moskwa. Tomku, wszystkiego najlepszego, co najmniej 100 lat w zdrowiu. To teraz co? Kosa Śmierci w utworze OSP. Ogień, szatan, pies. Skończy się dzień, kamienie ciało, zmienia się w dę, poczas maleje, odchodzący człowieczy dzień.
łóżku i słyszałam trzask. I wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił. A on mówi, przepraszam. I później dzwonił w telefon i spierdolił. A tego nikt nie szuka, kurwa. Wszyscy stoją jak chuj. A może leży gdzie? Panie, tak się nie robi. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Tomka. Co najmniej 100 lat w zdrowiu. Dobrze, to teraz jak już wspomniałem o imprezie, przypominam 22 października tego roku, Leśniczówka Rock Pub Cafe w Chorzowie. Zagra Septik i zespół Deadly Vision, który jest sprawcą tej całej imprezy. To posłuchajmy Deadly Vision w utworze Design to Kill. No i to był zespół Deadly Vision,
kolejny zespół, który wystąpi na tej imprezie. Przypominam, 22 października, Chorzów, Leśniczówka. Zespół Spatial, który będzie gościł u mnie na programie już za tydzień. Prosto jak w mordę strzelił w przyszłą środę. Zespół Spatial w utworze Zła się nie ulęknę. No tak, po raz kolejny zerwało serwer. Tyle czasu cały wywiad. Na szczęście, że cały wywiad wszystko działało.
Dobrze, ja przypominam jeszcze raz. 22 października 2022 rok, Leśniczówka Rock and Roll Cafe, Aleja Muzyków 1, Chorzów, i zagrają dzisiejsi goście audycji. Mordor Radio, the most brutal radio in your internet. No niestety, takie rzeczy się zdarzają. Cóż, technika. Mam nadzieję, że już do końca audycji nie będzie problemów. Dobrze, to przechodzimy do następnej imprezy firmowanej przez Mordor Radio, a mianowicie już w ten piątek, 7 października, w Bielskim Domu Kultury, ulica 3 Maja 2. Impreza Mocne Uderzenie. A zagrają Cover Nostra, Guitar Sirens, Sinis, Death Has Spoken i Crippling Madness. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Bielski Dom Kultury, piątek, 7 października, godzina 16. No i większość Mordor Radio tam pewnie spotkacie. Dobrze, to posłuchajmy. Cover Nostra w ich autorskim utworze najnowszym, zatytułowanym Maze of Sin.
dywersant. Jak Boga kocham dywersant. Stój! Stój, bo strzelam! Ale naważyłem bigosu. No i to był cover Nostra w utworze Mace of Sin. No tak, naważyłem bigosu. Przyznaję się. Najpierw zajmująca rozmowa z Jackiem Hero poza anteną, ale będą same dobre wieści, tylko nie mogę powiedzieć, ale będą dobre, będzie dobrze. A później problemy techniczne i zapomniałem. Kto by chciał pójść na koncert w Leśniczówce 22 października 2022 roku, Chorzów, Leśniczówka, Rock and Roll Cafe, na koncert Septic, Post Profession, Spatial i Deadly Vision. Czeka na was jedna wejściówka. Ale proszę na forum Bastards of Mordor pod plakatem audycji odpowiedzieć na pytanie. Jak się nazywa najnowsza płyta zespołu Septic? Pierwszy ten lepszy. Jeszcze raz powtarzam. Kto chętny na koncert, w którym wystąpi Septic, Post Profession, Deadly Vision i Spatial, niech odpowie na pytanie na dyskusji pod plakatem audycji na grupie Bastards of Mordor na pytanie, jak jest zatytułowana najnowsza płyta zespołu Septic. Czeka na was wyjściówka. A teraz drugi zespół, który wystąpi na imprezie firmowanej przez nasze Mordor Radio. Mordor Radio. That's Brutal Radio in your internet. Koncert już w piątek, 7 października w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. A mianowicie białostocki Death Has Spoken w utworze Wilderness. No i spieszę z ogłoszeniem, że wyjściówkę wygrała nasza Jadzia, Jadwiga Frydrychowska, Matko Bosko Frydrychowsko. Wygrałeś wyjściówkę na imprezę, gdzie zagra Septic, Spatial, Post Profession i Deadly Vision. Gratuluję w imieniu Mordor Radio. Marzenka? Wiesz, co masz robić. Wpuszczać Jadzie i napoić. Dobrze, posłuchajmy. Death Has Spoken w utworze Wilderness. Muzyka.
Najbardziej brutalne radio w twoim internecie. To taki króciutki przerywniczek, Decked Has Spoken w nietypowym dla nich utworze. No to następni rzeźnicy z Białej Podlaskiej, również na imprezie Mocne Uderzenie, przypominam już ten piątek, 7 października od godziny 16 w Bielskim Domu Kultury. Rzeźnicy z Białej, Crippling Madness w utworze Bestialski Rzeźnik. Nad miastem, no! I kto jest zebeściak? Kto jest zebeściak, pyta? Ty. Jaki ty pan! I pełnym zdaniem. Pan Wąski jest zebeściak. I jego mafia też. I jego mafia też jest zebeściak. A siara jakiego jest zdania? Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Siara, jakiego jest zdania? Potwierdzam. Co potwierdzam? Pan Głąski jest zybeścia. A jego mafia? Też. I zgadza się. No i tak oto następny wykonawca, który wystąpi na
pierwszej edycji festiwalu Mocne Uderzenie w Bielsku Podlaskim, przypominam, w ten piątek, 7 października, od godziny 16 w Bielskim Domu Kultury, zespół Crippling Madness z Białej Podlaskiej w utworze Bestialski Rzeźnik. Polecam ich koncerty, bo widziałem, byłem, tam faktycznie jakiś rzeźnik śpiewa na wokalu. W maskach, z maczetami, z siekierami, z drutem kolczastym. To dobrze, żeby nie było, że Biała Podlaska to tylko sami rzeźnicy, to teraz coś power metalowego. Zespół Gutter Sirens, który również wystąpi na tym koncercie. Zespół, który rozpoczął działalność w 1990 roku. Tak, weterani sceny. Gutter Sirens w utworze First of the Last. Streaming.
Radio and we play rock and roll. I to był bialski zespół Guitar Sirens. Przypominam, w ten piątek, 7 października, Bielsk Podlaski, Bielski Dom Kultury, ulica 3 Maja 2, festiwal Mocne Uderzenie od godziny 16, a zagrają Cover Nostra, Guitar Sirens, Cryptic Madness, Cynis, Death Has Spoken. A teraz coś o innej imprezie, również firmowanej przez nasze Mordor Radio. Metalowa inwazja na Słupsk. I zagra Depravity między innymi. Zaprzyjaźniony z nami zespół Everdead. 29 października, Motor Rock Pub w Słupsku. Start od godziny 19, bilety 30 polskich cebulionów. To co, posłuchajmy Everdead w utworze Flesh Grinder. Internet.
Inter Radio. Najbardziej brutalne radio w twoim internecie. To był zespół Everdead. A ja przypominam. Metalowa inwazja na Słupsk. Metalowa rzeźnia oraz Motor Rock Pub zapraszają na koncert ekstremalnej muzyki. A zagrają Depravity ze Szczecina Death Metal. Everdead. Death Metal ze Stargardu i Kalyptra. Death Metal ze Szczecina. Start imprezy o godzinie 19:00. Jako pierwszy zagra Everdead. Później Kalyptra i Depravity. Wstęp tylko 30 polskich cebulionów. A Everdead jeszcze obok Anemii i Blind Salvation zagra 19 listopada w CKN Centrala Gorzów Wielkopolski w ramach metalowej inwazji na Gorzów. Dobrze, to teraz zespół, który będzie grał na innej imprezie, której również kibicujemy. A mianowicie Metalowe Zwierzaki, edycja 19. Zapraszamy, sobota 8 października do klubu Chmury, ulica 11 listopada 22 w Warszawie, przypominam 8 października, a zagrają Diatom, Mount, The Fall of Patriarchy oraz World Interrupt. Serdecznie zapraszamy, przypominam 8 października, klub Chmury, ulica 11 listopada 22 w Warszawie, a cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz fundacji, która opiekuje się zwierzętami, tymi porzuconymi, biednymi. Cel szczytny i zabawa pewnie będzie dobra. Dobrze, to posłuchajmy zespołu Mount, który zagra na tej szczytnej imprezie. Jeszcze raz mówię. 8 października od godziny 19:00. Klub Chmury, ulica 11 listopada 22 w Warszawie. A cały dochód przeznaczony na rzecz fundacji Haszcze Paszcze, która opiekuje się zwierzętami. Thank you.
rock'n'roll. Jeszcze raz przypominam, zespół Mount, który wystąpi na imprezie Metalowe Zwierzaki w tą sobotę, 8 października, Klub Chmury, ulica 11 listopada 22 w Warszawie, a wystąpi dla Was oprócz zespołu Mount, Doom Black Metal z Gdańska, prog rock metalowy z elementami blacku Diatom, The Fall of Patriarchy, Trash Death Punk Heavy Metal Warszawa oraz World Interrupt Dark Wave Dark Electro z Warszawy. I przechodzimy do ostatniej imprezy. Jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć do Bielska Podlaskiego w piątek, 7 października, to zapraszamy do Warszawy, do Voodoo Club, gdzie zagrają zespoły w klimatach hard and heavy, a cechą wspólną jest to, że we wszystkich kapelach pięknie śpiewają piękne dziewczyny. Czyli wystąpi Mendorfina, Steel Fire, Living Fire oraz Rosemary. Z Mendorfiną wywiad był niedawno. Możecie posłuchać u mnie na YouTubie, na kanale Misza Mordor Radio. A Living Fire i Rosemary zapewne wkrótce ugoszczę na audycji. To co? Posłuchajmy. Rosemary w utworze Polne Kwiaty.
chciał, żeby kobiety chodziły, nie tak gdzieś dotąd, no żeby ten, bluzeczki takie, no żeby, no gdzieś też, żeby nie tak, że chodziły, żeby tam, żeby tak wyglądały, żeby... No żeby i, to? No żeby wyglądały jako, a nie żeby jako chodziły, jako... No i to był zespół Rosemary, który, przypomnę, oprócz Living Fire, Steel Fire i Mendorfiny zagra 7 października w klubie Voodoo w Warszawie. Cztery zespoły z kobiecymi wokalami i bardzo dobrymi. No jak ja usłyszałem Rosemary, to po prostu, kurde, ale to mną wstrząsło. Świetna muza, ale nie każdemu może się podobać. Mi się bardzo podoba, bo jestem człowiek wychowany na Zeppelinach jeszcze pod koniec lat 70. Tak, waszkotłowy jest stary. To jeszcze z gangu, który wystąpi 7 października w Voodoo Club, zespół Mendorfina w utworze Jezioro. Urwane spojrzenia, rzadkie chwile, sam na sam, bo nie chcę zmieniać tego, co trwa. Zatracić się nie mogę, choć bliżej nam do siebie jest. Tak trudna jest pozorów gra. Nie mam siły dalej iść pod prąd, lecz swoich myśli boję się. Choć jezioro ciche jest i nie ocenia nas, to sama nie wiem, czy tego chcę. Niewypowiedziane bicie twojego serc, zakazane słowa tkwią między nami. Jeden oddech, drżenie rąk, a wciąż bronię się przed marzeniami. Nie mam siły dalej iść pod prąd, lecz swoich myśli boję się.
Bądźmy razem choć raz. Nie ma nikogo, tylko my, blisko tak. Pod osłoną nocy, nim nadejdzie świt, nie myślmy o tym, co i jak. Już mam siłę, żeby pójść pod prąd. Myśli swych nie boję się. Jezioro. Czy przytrafi nam się jeszcze raz? O tak! Łatwiej byłoby nie poznać go. Słyszę, jak jutro woła I tak oto wybrzmiał utwór zespołu Mendorfina, zatytułowany Jezioro. Jeszcze raz przypominam, 7 października w Voodoo Club w Warszawie zaśpiewają dla Was same fajne, piękne dziewczyny i utalentowane zespoły Mendorfina, która przed chwilą wybrzmiała, Rosemary, który wybrzmiał wcześniej, Living Fire i Steel Fire. Zapraszam serdecznie. I cóż. Dobrze, Marzenko. Może mamy na kalendarzu tyle, ile mamy. Ale dalej jesteśmy młodzi. Okej. Ja się czuję cały czas młodo. Chociaż... No. Tu je... Dobrze, cenzura. To cóż, dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękuję Jackowi i Marcinowi z zespołu Septic za tak miłą rozmowę. I cóż, zapraszam za tydzień, prosto jak w mordę strzelił, za tydzień w środę, na wywiad z zespołem Spatial. Zapewne w niedzielę nasza Agata będzie miała audycję, bo z Markiem to nie wiem. I cóż, kto będzie mógł, to widzimy się już w piątek w Bielsku Podlaskim na pierwszej edycji festiwalu Mocne Uderzenie. Życzę miłego tygodnia, miłego weekendu, trzymajcie się. W piątek nie będzie audycji, bo będę balował. Ale pewnie w niedzielę Agata zagra. To jak już o Agacie, to... Ale to przejdziemy do tego. Wszystkiego dobrego, zdrówka życzę Wam.
słuchajcie Mordor Radio. A na koniec audycji Agatka zaśpiewa wam cover zespołu Tiamat, zatytułowany Cain, a zespół Abyss Gazes. Po utworze standardowa kołysanka, także nie odchudźcie od radio, od gromników. Hej, cześć, hello. Mówił do was pierwszy kotłowy Mordor Radio, czyli Misza. Cześć.
dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Ladies and gentlemen, from the depths of the Eastern Hell, Misha says to you, Panie i Panowie, zotchłani wschodniego piekła, mówi do Was Misha, audycji na granicy. Mortal Radio.